Szukasz skutecznej reklamy? Bądź widoczny w filmach Czewa TV. Promocja 4 za 200. Wybierz 4 dowolne filmy na Twoją reklamę już za 200 zł. Napisz do nas reklama@czewa.tv. Zapraszamy na kolejny odcinek Flesza Sportowego. W tym tygodniu przygotowaliśmy dla Was. Raków Częstochowa rozpoczął przygotowania do nowego sezonu. Saints zapraszają na swój mecz. Zakończenie amatorskiej ligi piłki nożnej. W poniedziałek piłkarze Rakowa wrócili z urlopów i rozpoczęli treningi przed nowym sezonem w drugiej lidze grupie zachodniej. Na Limanowskiego pojawiło się 3 nowych zawodników, którzy w najbliższych dniach będą testowani. Są to dwaj Brazylijczycy, 23-letni środkowy obrońca Daniel Junior Dalus Silva oraz o rok młodszy lewy pomocnik Diego da Costa Bazzerra. W treningu wziął także udział gracz Gwarka Zabrze Łukasz Góra, który w przeszłości grał w juniorach Rakowa. Pierwszy sparing czerwono-niebiescy rozegrają w najbliższą sobotę. Rywalem Częstochowian będzie GKS Katowice. Panie trenerze, dzisiaj w poniedziałek piłkarze Rakowa Częstochowa rozpoczęli przygotowania do sezonu 2012-2013 i od razu rzuciły nam się dwie nowe twarze, które będą testowane. Dwóch Brazylijczyków przyjechało na testy. Skąd taki pomysł, żeby ich tu przetestować? To znaczy, to jest dwójka zawodników, która już jest rok w Polsce. Występowali ostatnio w Piątkowi. Jest to środkowy obrońca i boczny pomocnik. W szczególności interesuje mnie postawa i umiejętności tego środkowego obrońcy. Dzisiaj w jednym starciu pokazał, że się nie boi po pojedynku powietrznym. Dwóch zawodników odczuło to i pojechali na badania. Ale to musimy na pewno szukać. Zobaczymy, jeżeli będzie to taki poziom, który nas będzie zadawalał będziemy przekonani co do tego, że któryś z tych zawodników może nas wzmocnić, no to postaramy się takie kroki poczynić. Był jeszcze trzeci zawodnik dzisiaj testowany, wychowanek Rakowa, który grał wcześniej w Gwarku Zabrze. To koniec na razie, czy będą jeszcze jacyś zawodnicy dojeżdżać z biegiem czasu? Na pewno nie koniec, ale na dzień dzisiejszy to była ta trójka zawodników, która z nami trenowała. Łukasz Góra, który jest w sumie wychowankiem Rakowa, był ostatnie 3 lata w Gwarku, tak więc to zobaczymy, jaka to będzie z nim sytuacja, też zaczął z nami trenować i to dopiero w następnych dniach będziemy podejmować decyzję, czy któryś z tych zawodników zasili nam naszą drużynę. No właśnie, bo trening treningiem, ale to trzeba chyba też sprawdzić tych zawodników w meczach sparingowych. Najbliższy już w sobotę z GKS-em Katowice. Ta trójka wystąpi w tym sparingu? To znaczy zobaczymy, czy cała trójka. Najpierw parę dni treningu i zobaczymy, jak ci zawodnicy się prezentują na treningach. Jeżeli uznamy, że warto spróbować sparingu, to wtedy będą występować również w sparingu. Ale to dopiero te najbliższe dni treningowe pokażą, czy taką decyzję podejmiemy. Jutro testy wytrzymałościowe i szybkościowe, tak? Jeżeli się nie mylę. Tak, to mamy dzień testów, tak więc zobaczymy mniej więcej, jak zawodnicy na dzień dzisiejszy wyglądają po tych urlopach. I wtedy również od środy praktycznie będziemy zaczynać treningi dwukrotnie i w sobotę pierwszy sparing. Wszystko tutaj na stadionie, czy planujecie wyjazd na kilka dni gdzieś w góry albo ogólnie po Polsce? To znaczy na dzień dzisiejszy nie planujemy żadnego wyjazdu, raczej cały okres przygotowawczy będziemy przygotowywać w Częstochowie, na naszych terenach. I to dopiero, gdyby się coś wydarzyło, ale na dzień dzisiejszy są raczej małe szanse na to, żebyśmy gdzieś na jakieś kilka dni na zgrupowanie wyjechali. Jeżeli już, to będziemy po prostu robić jakiś obóz dochodzeniowy tutaj w klubie. Testujecie obrońców, lewego pomocnika, a teraz wielu ludzi się zastanawia, co z napastnikiem. Też szukacie jakiegoś napastnika, który zapewni odpowiednią ilość bramek, bo tego brakowało w zeszłym sezonie. No może tak, ale ja jestem przekonany, że dla tych zawodników, którzy występowali w ataku, dobyli, wydaje mi się, również doświadczenie i Artur Pląskowski, i Rafał Czerwiński. Ja jestem przekonany, że stać ich jest na zdecydowanie więcej, ale co nie oznacza, że my nie będziemy szukać i nie będziemy starać się ściągać zawodników, którzy będą również konkurować o to, żeby grać w pierwszym składzie. Tak więc na pewno, jeżeli będzie taka sytuacja, że znajdziemy napastnika, który będzie nam potrzebny, który będzie wzmacniał naszą drużynę, to również będziemy starać się takiego zawodnika do nas, do klubu ściągnąć. W niedzielę futboliści Saints Częstochowa rozegrają drugie w tym sezonie spotkanie w Częstochowie. Rywalem naszych zawodników będzie Rybnik Thunders. Po ostatniej porażce w Lublinie z tamtejszymi Tytanami Święci chcą się zrehabilitować i odnieść drugie zwycięstwo w tym sezonie.
Panowie, drugi w tym sezonie mecz Saints Częstochowa u nas w mieście na stadionie przy ulicy Limanowskiego w niedzielę o godzinie 13. Przeciwnik, zespół z Rybnika. Co o nim wiemy? Nie, no, oglądaliśmy materiały filmowe, wiemy więc jak grają, wiemy czego można się spodziewać. Wiemy również, że oni na pewno też się przygotowują do nas indywidualnie. My również staramy się tak samo podchodzić do każdego naszego meczu. Myślę, że będzie dobrze. Jak pogoda dopisze na akcje bardziej zróżnicowane, czyli i podaniowe, i biegowe, myślę, że to wszystko fajnie wyjdzie. Mówisz, że jak pogoda dopisze, to teraz dla laików futbolu amerykańskiego wyjaśnij, o co dokładnie chodzi, bo szczerze mówiąc, no tak, żebyśmy wszyscy wiedzieli. Tak, w skrócie mogę powiedzieć, no, jest pada deszcz, piłka jest śliska, uniemożliwia to troszkę grę górą. Nasi rozgrywający grają taki dość zbalansowany futbol, czyli mniej więcej staramy się grać i biegowo, i podaniowo, aby to wszystko wyglądało dość fajnie, widowiskowo też. Panowie, w Lublinie mieliście ostatni swój mecz, dosyć pechowo przegrany patrząc na wynik, bo tam było tylko 5 punktów różnicy, 20-15. To pomówmy sobie o tym meczu, jak to wszystko wyglądało. Może powiem pod względem defensywy, myślę, że byliśmy bardzo dobrze przygotowani, zatrzymywaliśmy ich akcje, ale niestety błędy w formacji ataku, no niestety były na naszą niekorzyść i przez to straciliśmy dwa przyłożenia, a ostatnie z nich, no niestety przesądziło o wyniku tego spotkania. Teraz przed Wami drugie spotkanie w Częstochowie. Jak trenowaliście w ostatnim okresie czasu, bo Piotrek powiedział, że też zwracaliście uwagę na typowo zespół z Rybnika. Opowiedzcie o Waszych ostatnich treningach. Były to treningi głównie właśnie pod typ gry Rybnika. Wprowadziliśmy nowe zagrywki, właśnie aby wykorzystać luki w obronie Rybnika. Są to zagrywki typowo właśnie stworzone na ten mecz. Trenowaliśmy również szybkość, ponieważ Rybnik jest raczej drużyną siłową, mają dużych zawodników. Musimy nadrobić te braki w szybkości. Piotrek, wszyscy w drużynie zdrowi, najmocniejszym składzie wybiegniecie w niedzielę na stadionie na ten mecz, czy jakieś ubytki są? W ostatnim meczu w Lublinie u nas wszystko w porządku, tam Lublin chyba 4 osoby odpadły na jakiś czas ze składu. No, nie wiem, u nas są raczej twarde chłopaki, dają radę, chyba prawdopodobnie, że nie będzie żadnego wydarzenia losowego, to wyjdziemy w najmocniejszym składzie w tym meczu. Myślę, że będzie dobry mecz, ciekawe widowisko. Zapraszamy wszystkich na mecz w najbliższą niedzielę, 1 lipca, godzinie 13 na stadionie przy ulicy Limanowskiego, Raków. W środę, 27 czerwca, odbędzie się uroczyste zakończenie sezonu amatorskiej Ligi Piłki Nożnej, organizowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W strefie kibica Euro 2012 na placu Biegańskiego Puchar za zwycięstwo odbierze drużyna ZC Michaś, która w Cuglach obroniła zeszłoroczny tytuł. Cukiernicy przez całe rozgrywki przewodzili w ligowej tabeli, a Kroku do pewnego momentu próbował dotrzymać im Luminex. Jednak ta drużyna w drugiej fazie rozgrywek postanowiła wycofać się z ligi. Drugie miejsce w rozgrywkach zajął Improbut, a trzecie Jagiellończycy. Królem strzelców został kapitan Michasia Artur Szymczyk. Relację z wręczenia nagród zaprezentujemy Wam w kolejnym odcinku Flesza Sportowego. Informujemy również, że Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie zaprasza do udziału w 19 Mistrzostwach Drużyn w Piłce Nożnej, które rozegrane zostaną w dniach od 2 do 6 lipca na boisku przy ulicy Boja Żeleńskiego. W turnieju mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Zgłoszenia przyjmujemy do 29 czerwca pod adresem zapisy@mosir.pl. To wszystko w tym odcinku Flesza Sportowego. Na następny zapraszamy w przyszłym tygodniu.